ostatnio widziałem, że Łazu pomalował tym emulsją do ścian swój samochód. Tak. Muszę tego spróbować. Zawsze taniej trochę wychodzi, nie? Bo mam nadzieję, że zagruntował, żeby ten... Nie zeszła ta farba z wodą, nie? Z deszczem, czy co? Te wyścigi powoli nie mają sensu. No, ścigam się tutaj, żeby... Właściwie nie wiem co. Chyba, żeby tam coś osiągnąć. No, powoli robię te wyścigi. No, ale takie właśnie były te gry kiedyś. Po prostu się jeździło. Fabuła gdzieś tam była i się jeździło. A wy mówicie, o, Most Wanted takie zajebiste. No, też trzeba napierdzielać te wyścigi takie... Już tam trochę więcej fabuły jest. Dostajemy jakieś SMS-y i tak dalej. To było fajne, nie? Ale w Undergroundzie 2 i 1 też tak ciągle musieliśmy napierdzielać wyścigi bez sensu. No ale i tak wszyscy mówią, że Undergroundy takie świetne są, oho. No fajne gry były, ale kiedyś, nie? Jak mieliśmy mniejsze wymagania co do gier. Prosto. Jezu! No to było! Jakiś kosmos! Ja naprawdę nie przyspieszam tu nic sztucznie, tak? Tylko... Naprawdę, ja zwyczajnie gram. Ta gra sama w sobie taka jest, jakbyśmy grali na speedhacku jakimś. Need for Speed Hack. No, ta gra powinna mieć taki podtytuł. Need for Speed Hack. Okej. Dobra, punkty kontrolne, lecimy dalej. Need for Speed Hack. Oh yeah. Dawaj te trzy paki, 360. O, 360, no i tak to mogę jechać. Trzeba by było jeszcze to Bugatti kupić, tylko nie będzie mnie stać na Bugatti. Bo Bugatti tu nie wygramy nigdzie, nie? Ja bym chciał te 400 km na godzinę osiągnąć jakoś. O! O! Co to ciężarówka?
widziałem kiedyś taki mały No Life w wakacje grał, co? Tej gry dawno nie widziałem, aha! Kiedyś taki mały No Life w wakacje grał. No tak! Fajnie sobie odświeżyć czasami, nie? Zobaczyć, jak te gry się zestarzały z czasem. Ale Undercover nigdy nie był jakiś tam dobry. Nie bez powodu w niego po prostu nie grałem, no. Dobra, i o, gdzie ja zjechałem? Chyba na skróty jakieś. Siema Łukasz. Najlepszy symulator na świecie. Tak, doskonały symulator. Dobra. No i teraz będziemy się ścigać z botami. To będzie dopiero zabawa. Patrzcie, tam ci z tyłu nie mają szans. Nie da się skręcać z tym nitrem. Rozwaliłem się o wewnętrzną. To już wiem, jak robić zakręty 90 stopni. Takie naprawdę ostre. Trochę nitra od razu, bo lepiej skręca. Tak. Jeszcze może jakoś się odrobię. A, może jakoś się uda. To już są takie najszybsze chyba te końcowe wyścigi, nie? Że tu naprawdę jest pełna prędkość. I to Lambo faktycznie chyba jest najlepsze. Może jeszcze ta Porschawa taka. O! Co? Serio, stację benzynową musisz rozwalić, a tu jakiegoś słupka z drewna nie można. Ciekawe, o właśnie, dobry point, Szczepan. Ciekawe, jakby online wyglądał w tej grze. Jak już w Paybacku, nie? Wygląda tak dziwnie. Yeah. Punkt kontrolny, lecimy. Z botami wyścigi są najlepsze. Patrzcie, słońce jak się przemieszcza, widzieliście to? What? Słońce... Nie wiem, jak mam to powiedzieć. O!
Po prostu chmury się przemieszczają, ale z tymi chmurami razem przemieszcza się też słońce. Horyzontalnie. Jakby, what the fuck? Może my się ścigamy gdzieś na tym? Na biegunie. Północnym albo południowym. I jesteśmy akurat w okresie, kiedy dzień jest przez pół roku. I słońce nigdy nie zachodzi, czy jakoś tak. What? Patrzcie, teren mi się nie doczytuje. Kurde, dwa Passaty na raz? Jak miałem to ominąć? Słońce stoi w miejscu i chmury się przemieszczają, no. Oh yeah. Znaczy no, wiadomo, że słońce razem z chmurami na, tak wiecie, no, poziomo się po prostu przemieszcza. Oh. Chyba, że to był księżyc. Wszystko jedno, co by to było. Dlaczego samochody, jak się włączy nitro, to one lepiej skręcają? Nie rozumiem tego. W sumie chyba nie muszę rozumieć. To jest po prostu Need for Speed. Spokój. Softbox w tej grze jest kopany i chmury słońca się przemieszczają z ogromną prędkością w niektórych miejscach. Skybox, a Skybox, tak, tak, to prawda. Czasami jest taki bug, że jak skręcasz, to całe niebo razem z tobą się porusza. Nieźle. Ja pierdolę, znowu punkty kontrolne, no. Tej gry nikt nie zastawał przed premierą. Ej, chyba nie. To jest jakaś, nie wiem, masakra. Jeszcze jak wolniej trochę jeździliśmy, to było znośnie, nie? Ale teraz... Może testerzy tutaj nawet nie doszli. Bo stwierdzili, że pierdzielą tą robotę. Mogłem nitra użyć na tym ostrym zakręcie. To bym wyrobił jakoś, nie? Speedbreaker nie był wymagany. Ja tak myślałem, żeby jeszcze spróbować sobie zrobić serię prób. Czy tam będzie coś ciekawego dla mnie? A będziemy mieli chyba dedykowane samochody jakieś. Tylko musiałbym pobrać sobie patcha i wgrać do tej gry. Wow! Bo nie wiem, jak to zrobić z wersją Steamową. Przecież Steamowa wersja powinna sama się aktualizować, nie? Powinienem mieć dostęp do tej serii prób. Właśnie. A to chyba w menu głównym jest. Ty! Tu jest aż 12 punktów kontrolnych. Chyba my przez całą mapę będziemy jechać teraz. 12 punktów kontrolnych, 24% dopiero zrobiłem, a już jadę 1,5 minuty.
fizykę i raczej brak. Oj, Łukasz, szkoda, że nie jesteś od początku streama. Co tu się wcześniej działo? Ale w sumie jeszcze pewnie będzie się dziać. Zostawię sobie trochę nitra na zakręty. Widzieliście to? Ja na pałę użyłem nitra, żeby jakoś wyrobić. Samochód faktycznie skręcił. 90 stopni zrobił nagle. Ciekawe, jak to wyglądało, jakby postawić kamerę, wiecie, na poboczu i oglądać, jak ten samochód jedzie, nie? O! O! Mamy już połowę trasy. O, długa jest dosyć. 4 minuty będziemy ją jechać łącznie. Tak myślę. No ale to już chyba ostatni taki wyścig. Przez całą mapę to chyba jest. Szkoda, że tu nie ma tych samochodów do ścigania, nie? Bo musimy przez te głupie punkty kontrolne jeździć. Nie ma żadnej satysfakcji z wyprzedzania kogokolwiek. Tak. Cały czas autostradą jedziemy. Bugatti można byłoby się tu śmignąć, nie? Gdybyśmy mieli kupione i ulepszone w ogóle. Uwaga. Już prawie ogarnąłem, jak skręcać z nitrem. Ja nie byłem w tej części świata jeszcze. Jakieś trawniki duże tam były. Muszę się podrapać. Nie ma kiedy przy tej prędkości. Co to było? Ja pierniczę. Za mocno aż nitro docisnąłem, czy coś, nie wiem. Co to za skręt? Trzeba będzie wykorzystać ten trik, jak się będzie czasówkę robić. No i koniec. Kurde, rekordowy czas. Ile jechaliśmy łącznie? Zobaczcie, 6 minut. Nieźle. 45 tysięcy za to. No to dosyć sporo, nie? Ale Bugatti się nie kupi chyba. Wydłużyć biegi można by w tym. Czy ja wiem?
To chyba nie za wiele da. Teraz widzieć końca gry, co najdziwniejsze sytuacje. Oh yeah. Dobra. Mamy kolejka górska. Sprint. Uwaga. To będzie chyba ostatni wyścig, czy nie? Na ten zakręt teraz. Nitro najlepsze, nie? Musiałem skręcić na wewnętrzną, bo bym się rozwiło. Na zewnętrzną musiałem skręcić, bo bym się rozwiło wewnętrzną przy tym nicze. Ja pierniczę. To już Carbon czy Most Wanted bardziej realistyczne, a żebyś wiedział. Oh yeah, co to się dzieje? Co to było? What? Time to put the brakes on this operation before someone ends up in No one pulls the plug on my operation, okay? We're too close. Co to było? Czemu to Lambo się rozwaliło tam? The evidence is concealed in one of the cars from the missing shipment. G-Mac is our lead, and now he's running scared. That's why our guy took the plunge. Sailed off the cliff because the jealous boyfriend cut the brake line! Lady, here's your connection. Your international smugglers are this Asian crime syndicate, run from abroad by a ruthless crime lord named Chow Wu. Chow Wu. He's got a long history of smuggling, extortion, and murder. Very dangerous. We've been doing our own homework. Who thought the two of you were already on this? Oh. A ona z tym gangiem, bo ona taka Japanese bardziej jest, nie? Ona się tam z Yakuzą układa. Dobra, co my tu mamy? To czemu ja ciągle żyję? Przecież miałem wypadek tam na końcu gry, o co chodzi? All crane just came down. We got major damage here. Units on the way to the pursuit. Suspect was last reported moving east. That's eastbound on Mountain Highway. Supervisor requesting you set up a quadrant ASAP. Come on, yeah, man. Suspect believes to take cover in the area. See. Units patrol the area until further notice. Oh, yeah.
No, widać jak koła się skręca. Szybki pit stop i jazda, oh yeah. Dobra, tu ich chyba zgubimy. I cip. I cyk, 5 gwiazdek, nie? Dobra. Znowu ucieczka? Dobra. To czegoś nie zrobiłem, czy ja? Czy to już inna ucieczka? Nie, no to samo. All patrols, units are in high speed pursuit of a single vehicle. Moving into channel 4, any free units to switch over now, please. Suspect driving a green Lamborghini. Oh yeah. 45. Nic się nie stało, ci się tak. No, to tak jest, skasowałeś furę, zachowała. Tak? A nic się nie stało, ścigaj się dalej, doskonale. Chciałem sprawdzić, czy da się zrobić taki skręt 360 stopni. Ale ten się dało, kurde, więcej jak 90 stopni, co? Jak to jest możliwe? Kurde, tu już się nie dało, podskoczył, stracił przyczepność. Okay, all districts got a vehicle attendant 3 Bay Police. Be advised that driver is real aggressive. Moving us over to channel 3. Okay, tu mamy coś do zniszczenia. Heads up, I'm gonna disable the target. Idzy. Ech, jeszcze jakieś tam gliny pojawiły na przodzie, na radarze. No przecież ja już ich zgubiłem, to nie powinno mi się pojawiać jako do zrobienia jeszcze. Musimy z mapki wybrać jakieś te... jakieś wyścigi. Ja pierdolę. O, o, tutaj coś mamy ciekawego, co to jest? O. O, o, tu się ukryjemy. Fajne. I moglibyśmy ich kiedyś przyplątać, nie? Żeby ich rozwalić. Ta gra miała być dla ja, ale deweloper powiedział, że będzie hit roku i wypuścili takie coś. Nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ja myślę, że tutaj chodziło o dobrą zabawę. Zróbmy sobie jaja z tej gry. Dobra, sklep z częściami. Otwieramy mapę. Ty, wow! Ty, aż tyle wyścigów mam do zrobienia? To jest nowe, bitwa na autostradzie, dawaj bitwy. Lecimy, kurde. Dużo nowych wyścigów się odblokowało, więc to jeszcze nie koniec. Ale ja mam już najszybszą furę. Ej, ale to dobrze, że dużo wyścigów mamy. To może kupimy Bugatti, co? Zobaczymy, czy uda się stunikować, żeby 400 na godzinę leciało. Gallardo na nic nie wymienię, ale jestem ciekawy tego Bugatti. Zrobimy taki piękny tuning tego Bugatti. Zwłaszcza jaki duży ten ruch, nie? Się zrobił. Bardzo.
ty, trudne, trudne. Jeszcze raz. Podobno tę grę dość długo robili. No to wiesz co, mam obawy co do nowego Need for Speed'a, który ma w tym roku wejść. Naprawdę. Ty, tu się można rozwalić na tym wyścigu. Nieźle. Ej, wiecie co, ja jadę pod prąd. Wiecie czemu? Bo tam chyba jest mniej ruchu ulicznego. Tak, tam jest mniej ruchu ulicznego, są pojedyncze samochody. Wow! Oh shit! Jak trudno! Ej, to jest już naprawdę trudno. Jeszcze raz. Ten skręt. Piernicze, ty! O, shit! Co? Policja jeszcze? Dobrze, zajebiście! Szkoda, że Pagani jeszcze nie gonią. Kurde no! Jak trudno! Co się dzieje? Kurde ty! O! Ej, to jest pierwsza taka gra wyścigowa, w której przydałoby mi się 144 FPS-y. No, pierdzielona taksuwa! I think this is our contract.
Dlaczego Pagani nikt nie goni? Ludzie! To ogarnąć, ty! Ja pierniczę! Mnie obchodzi policja, jedź! O, jeszcze raz. Kosmos jakiś, daj spokój. Pokazuję tą policję, mnie to nie obchodzi. Dispatch, unit 24. We got I got multiple parties. They're leaving the scene of an accident. Pursuit be advised, the suspect description matches. He just blew by me, I got him. Trackmania V2, żebyś wiedział. Jaka rzeźnia. No szaram. Pierniczaj. Kurde. Czy ja mam za wolną furę, czy co? Się. Czemu? Ale czas się odliczał. Wygrałem, jest! Oh my god, 34 tysiące. Jakie to było trudne. Masakra.